Szanowni Państwo, działający przy Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Teatr Rozmaitości imienia Stefana Ostrowskiego przygotował na grudzień 2020 roku kolejną premierę – adaptację dzieła Konstantego Krumłowskiego pod tytułem Królowa Przedmieścia w reżyserii Jadwigi Klaus. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany i premierę musimy przełożyć na późniejszy okres. Zanim jednak spotkamy się na żywo, chcielibyśmy zaprezentować naszej publiczności kilka scen z przygotowanego przedstawienia. A będzie to tym razem wodewil ze śpiewami, tańcami i kupletami. Opowiada on historię miłości młodego krakowskiego malarza Zygmunta w tej roli Zbigniew Wawer oraz Mani, sieroty ze Zwierzyńca ze względu na niezwykłą urodę nazywanej Królową Przedmieścia. W rolę Mani wcieliła się Ewa Czeczot. Drogą od miasteczka, gdy ułani szli, niejedna dzieweczka rzewne roni łzy. Bądź zdrowa dziewujo, porzuć łzy i żal. Cenię miłość twoją, lecz sam muszę w dal. Ach, dziewczyny, ułani, to dopiero chłopcy, a nie jakiś tam poeta. Późno? No ładnie. Dadzą mi reprymendę ciotki, a tu jeszcze taki kawał drogi na pupsie. Dziewczyny, lecę. Servus! Servus, panie! Miał se Michalik cukiernie, kupczył w niej ciężko i wiernie. Zdrało się ciastka i pączki, zapłata z rączki do rączki. O, trzeźwo, kupczy Michalik, trzeźwo. A ostatnie szóstki wygarnął mi z kieszeni. Jutro będę własną krwią malować. Ja też jestem goły jak święty turecki. Za dużo pijesz. Piję, bo smutno. A jak ją zobaczysz? Piję, bo wesoły. Słuchaj, Zygmunt, ma stanowczo marnujesz swój talent. No. Bez niej nie mam po co żyć. Pragnę pod jej nogi rzucić swój talent. O względy pięknej Mani zabiegają nie tylko Zygmunt i chłopcy z przedmieścia Antek i Kantek, adoruje ją też sekretarz gminny Majcherek, ale dziewczyna odrzuca ich zaloty. Urażony do głębi Majcherek, żywiołowo zagrany przez znanego mieleckiej publiczności Janusza Pacholca, z pomocą rajcy Marcina knuje spisek, mający na celu wyrzucenie dziewczyny z gminy. W rolach Antka, Kantka i Marcina zobaczymy Macieja Błachowicza, Macieja Światowca i Marka Krzemienia. Oznajmia się wszędzie wobec i każdemu z osobna, że jałówka pani Karolowej, która była pod wróbem pod panem... Fuj, świntuchu! Pani Karolowa! Która była pod wróbem pod polana i powiedział pan burmistrz, że kto będzie ukradł, niech figów nie robi, tylko będzie odda. A po nagrodę niech się zgłosi do gminy. Wszystko w porządku.
Przecie to kradnie, to nie na to, żeby oddawał. Wszystko w porządku. A co z moją koszulą? W porządku. Znalazła się. W porządku się nie znalazła. To wstyd i hańba do naszej gminy, że się takie łajdactwa i złodziejstwa dzieją. To nic, panie rajco. Zeszłego roku zginęła we wsi dziewczyna i biedaczka nie może się znaleźć w sposób wszelkie przeciwieństwa wykluczające. Nieprawda, nieprawda, żadna dziewczyna nie zginęła. A może sobie ją to pożyczy? Mania zamieszkuje na zwierzyńcu u życzliwych gospodyń Maciejowej i Janowej, które opiekują się nią jak własną córką. W tych rolach występują Genowefa Królikowska i Małgorzata Zduńska. Kobiety są bezsilne wobec wyrzucenia Mani ze zwierzyńca z powodu braku dokumentów. Rozmawiają o tym z zaprzyjaźnioną kwiaciarką Ignacową, w tej roli Agnieszka Małek, która chce pomóc Maciejowej w załatwieniu tej sprawy, dlatego na straganie na chwilę zostaje Mania. Tu dostrzega ją zakochany w niej Zygmunt. Dowiedziawszy się o kłopotach ukochanej, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Prosi o pomoc mecenasa Złotogórskiego, który obiecuje zająć się sprawą, ale co dziwne, wręcza Zygmuntowi 100 koron, aby przekazał je Mani. W roli mecenasa występuje Eugeniusz Idzior. Los ubogiej dziewczyny porusza serca także innych osób, między innymi zabawnego oficera Bęcka, w którego postać wciela się Zbigniew Modras. Kantek, narcyzy się skończyli. Skocz no na jednej nodze do starego, żeby ci nastrzygł świeżych. To lepiej od razu skoknę do pyguta. Żebym cię mokrą ścierą nie przejechała po łbie. A co niby stary tam nie urzęduje? Panie Fejgu, jenoletko kopnięte z sokiem i wąsy wsadzę do piwa. Jak się macie, pani Ignacowa? A z Bogiem! Przyszłam kwiatków dla Matki Boskiej kupić pod święty obrazek. Bierzcie sobie, same świeże. Antek, mówiłam ci już, skoknij. Skaranie boskie z tym Andrusem. A jak tam u nas targ, pani Maciejowa? A no dobrze, dzięki Bogu wszystko sprzedałam. Na Włoszczyznę zawsze dużo chętnych. Pani Maciejowa, pani Maciejowa. Czego? A kuper macie na kuprze. O ty, kucie, jeden. A ci się dam. A u was, pani Ignacowo, jak? Coraz mniej eleganckich ludzi. Kwiatki teraz nie w modzie. A nie martw się pani. Zapraszam na piwo. Trzeba przepłukać gardło. O raju, staremu to nic nie zostanie. A pójdziesz ty, Nygusie jeden. Całuj rączki. A jak się masz, Maniu? Czemuś taka smutna? Ano, krzywdzą ją pani Ignacowa. Niech ja tylko się dorwę do tego psiarza, to mu taki cyrograf sporządzę, że ruski miesiąc popamięta. Oj, 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 a wisz pani, że Mańkę ze zwierzyńca wyrzucili? No, papierów powiedzieli, że nie ma. Jest sprawiedliwość na tym świecie? Mańka, no. Mańka, ty tu posłuchaj chwilę, a my z panią Janową, Ignacową idziemy załatwiać interesa. Posłuchaj tu, Mańka, posłuchaj. Jakby Kantek wrócił z narcyzami. Staw do wody, żeby nie zwiętli. Tak robię. My zaraz wrócimy. Tak? Pani tu? Tu? Prędzej bym się cudu jakiegoś spodziewał. Może kupi pan kwiatek? Oczywiście, naturalnie już się robi. Panno Maniu, jak Boga kocham, nie mam ani halerza. Zapomniałem pieniędzy z domu, pobiegnę. Nie, nie, nie trzeba. Proszę kwiatek. Madonno. Ależ panie Zygmuncie, ludzie się patrzą. Ludzie? Nie obchodzą mi ludzie. Niech cały świat się dowie, że panią kocham. No, 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 ja już wiem, co to znaczy. Masz pan
przeczytaj. Coś takiego. Gdybym się z nim ożeniła, miałabym święty spokój. Z kim? No z majterkiem. To szantaż. Nie dopuszczę do tego. Obronię panią. To jest nadużycie władzy. Kiedy ja naprawdę nie mam papieru. Nie wiem nawet, kim był mój ojciec. A teraz? Teraz jeszcze muszę znaleźć jakąś pracę. Nie mów tak królowo mego serca, bo każde słowo rani mnie tak boleśnie. Mania, spróbuj. Może cię przyjmą do Teatru Miejskiego, warietę. Jutro przesłuchania. Chodź ze mną, będzie nam raźniej. W głowie do tego nie mam. No ale to prawda, muszę mieć jakieś pieniądze na życie. Panno Maniu, to dobry pomysł na ten moment. Chciałbym, żeby udzielił mi pan porady prawnej. Pan wybaczy, ale to nie jest kancelaria, no Kenneth! Na Zwierzyńcu mieszka jedna biedna dziewczyna. Uczciwa, dobra, piękna jak anioł. Pozbawiona ją możliwości uczciwego zarobku. Zwierzchności gminnej chodziło o przynależność. Jej matka zmarła w nędzy na półwsiu zwierzynieckim. Zostawiła jej tylko świstek z nazwiskiem. Jak nazywała się ta pańska protegowana? Maria Dzierwańska, a matka miała jej na imię Salomea. Salusia? Pan ją znał? Nie. A ojciec, pan nie rozumie, ojciec Łajdak puścił jej matkę. Wie pan... Niech pan nic nie mówi. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, wszystkie moje obrazy... Niech pan będzie spokojny. Ja wezmę tą sprawę w swoje ręce. A teraz... Niech pan przyjmie 100 koron dla niej. O sakra pudra, za rufelka płacze. Ja se mogę pomóc. Odkurz na podgórz i nie gap się pan tak na nas. Drwę, persapisty, babiczka. To jest babiczka sakra. Ja was babiczka do harmat zaasenteruję. Ja ci pokażę harmatę. Chcesz? Trudną sytuację Mani pragnie poprawić także jej przyjaciółka, Helka, która pozuje Zygmuntowi w jego pracowni. W tej roli zobaczymy Sabinę Orzechowską-Tabor. Tymczasem mecenas Złotogórski spotyka się z Majherkiem, aby wyznać mu nadzwyczajną tajemnicę. Zdradza mu, że jest ojcem Mani. Prosi o dyskrecję i powierza 20 tysięcy guldenów, które ma wypłacić dziewczynie przy ślubie z Zygmuntem. Czy tak się stanie? Tego nie zdradzę, ale mogę zapewnić, że oprócz rozwiązania tej zagadki czeka na widzów jeszcze wiele emocji
i niespodzianek. A na scenie oprócz wymienionych postaci wystąpią Anna Dusza, Barbara Stec, Magdalena Szelest-Tara, Elżbieta Witek, Paweł Pazdan, Piotr Rożniał, Kamil Kosiba, Bartosz Kramarz, Grzegorz Cebula, Andrzej Bednarz, Eugeniusz Kwiatkowski, Jerzy Wójcik oraz Maciej Krieger, a ponadto Mielecka Kapela Podwórkowa. Serdecznie Państwa zapraszamy. Panie, królowa tu jedna wali. No, tacy ją pan tak pacyfikuje, jeśli pacyfikujesz. Powiedz, że mnie nie ma. No ale nie da się! Uważaj, łobuzie, jak leziesz! Czy można? Proszę bardzo. Nie ma nikogo? Nie ma. A to dobrze, to bardzo dobrze. Dziś nic z pozowania. Niewyspany jestem, nie czuję się dobrze. A ty znowu hulałeś. Powiem ci, że ja pobalansowałam. Tak? Mam ostatnio ogromne powodzenie. A teraz słuchaj, mam jedną znajomą. Ładna dziewucha. Trochę wsiowa, ale obleci. Nie ma z czego żyć. Może byś ją polecił jednemu malarzowi? Zrobi studium pod tytułem Urok wsi polskiej. Powiem zadrożnemu, szuka nowego modelu. A nie. Ona czeka na dole. Ona tutaj do ciebie przyjdzie, a ja uciekam. Jeden frajer się znalazł, co chce mi postawić herbatkę u Wojguta. Adieu mój. Czym mogę panu służyć? Jestem mecenas złotogórski. Jestem sekretarz Majcherek. A w gminie tej zamieszkuje Maria Dzierwańska. Znasz pan ją? Czy ja znam? Owszem, w sposób wszelkie przeciwieństwa wykluczający. Widzę, że jest pan uczciwym człowiekiem. To moja córka. Córka? Ja składam na pańskie ręce 20 000 guldenów jako posag dla mojej córki. Pan pieniądze pan wypłaci przy jej ślubie. Panie Majcherek, los mego dziecka składam w pańskie ręce. Uszanowanie panu prezesowi. Przejdziemy się, Maniu. Aha. I tam pocałujesz mnie. Aha. O, ty moja! Królowo Przedmieścia! Zaraz. Królowa królową. Ale najpierw zapowiedzi, a potem całowanie. Pani Maciejowa, dajcie im dyspensę. Nie wytrzymają. O, jak nie wytrzymają? To szalać! Całujcie się, kochani, ino bez zgorszenia. A ja? Dawaj, pyska, ty sakramencki skiele w mundurze! U sakrament do werdeter! Do Johannata! A ja zapraszam Państwa do teatru Varieté, pełnego niespodzianek.